wiedzieliśmy, że musimy przede wszystkim zagrać tutaj sercem, charakterem, zaangażowaniem, bo uczulałem swój zespół, jak trudny tutaj jest teren i tego dzisiaj doświadczyliśmy bardzo mocno. Ja swojemu zespołowi bardzo mocno gratuluję tego serca i podejścia dzisiaj do tematu. I gratuluję im zwycięstwa, na które bardzo, bardzo ciężko dzisiaj pracowali. I tyle w temacie. Chcemy się koncentrować już teraz na najbliższych spotkaniach i wyrzucać tam całą energię. Natomiast ja tutaj chcę jeszcze powiedzieć, bez kurtuazji, będzie dobrze. Zespół poukładany, analizowałem dużo tych meczy i małe rzeczy na pewno się za chwilę zmienią i strasznie mocno wam kibicuję, trzymam kciuki, żebyście zrealizowali cel. Dziękuję. No na pewno, tak jak tutaj ktoś mnie poprawił, no to nie jest dzień dobry i tutaj się zgadzam, bo szkoda bardzo, jesteśmy rozczarowani, bo zagraliśmy dobry mecz, a niestety trzy punkty jadą do Mielca, tak jak chłopakom przed chwilą w szatni powiedziałem i mam nadzieję, że trener Artur się nie obrazi, bo też szanuję bardzo zespół Stali, też ich mocno analizowaliśmy i bardzo dobrze grają w piłkę. Dziś jak ktoś, moim zdaniem, jak ktoś siedział na trybunach, no to ciężko by było rozpoznać, która drużyna walczy o utrzymanie, która walczy o awans i tu w żadnym wypadku nie jest jakiś tam kamyczek do trenera, tylko ogólnie pochwała dla moich zawodników, bo grali dobrze, grali w piłkę, grali, wypełniali założenia te, które mieliśmy, oprócz jednego, za mało strzałów oddajemy, tak? To było widać. Stal oddała piękną bramkę, strzeliła, oddała piękny strzał i kto strzela, to strzela bramki i wygrywa mecze. No niestety dopiero w drugiej połowie zaczęliśmy strzelać, widzieliśmy jakie problemy były przy obronie, przy tym no, jeszcze nie jakimś tam rewelacyjnym boisku, gdzie ta piłka się nie wiadomo jak odbija i szkoda, że tego nie robiliśmy w pierwszej połowie, tak? No, jeżeli chodzi o finalizację, to bardzo robimy dużo ćwiczeń na mikrocyklu, ale no, musimy po prostu poczekać na efekty. Szkoda, bo tak jak mówię, no, drużyna gra dobrze, niestety nie zdobywa punktów.